Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny temat związany z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Ten temat to jaka jest nadzieja i oczekiwanie wierzących. Jaka jest nadzieja i oczekiwanie wierzących? Jak wiemy, oczekiwanie i nadzieja niewierzących, bezbożnych nie spełni się. Zatem jeśli chodzi o wierzących z kolei, to ich nadzieja i oczekiwanie na pewno się spełni. Tak Słowo Boże nas uczy. Jeżeli tak Słowo Boże nas uczy, to pytanie jest, jaka jest nadzieja, błogosławiona nadzieja wierzących. Otóż błogosławiona nadzieja wierzących jest to nadzieja związana z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, który weźmie ze sobą, zachwyci wszystkich prawdziwych wierzących do nieba. Weźmie i zabierze ich do siebie, aby tam, gdzie On jest i oni byli. Tak uczy nas Słowo Boże, między innymi w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 3 werset. Ja przyjdę wkrótce i wezmę was do siebie. Więc jak widać jednoznacznie, Pan Jezus Chrystus przyjdzie i weźmie nas do siebie. Prawdziwych, każdego wierzącego, który choć raz przyszedł do Boga z pokutą, przyszedł z wyznaniem grzechów. Te grzechy zostały mu przebaczone. Te grzechy zostały mu odpuszczone na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. I ten człowiek jest zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie. I ten człowiek, jeśli Pan przyjdzie dzisiaj nawet, to będzie zabrany do nieba, będzie zabrany razem z Nim, zachwycony, pochwycony. I mamy obietnicę między innymi w objawieniu Jana, 22 rozdział, 20 werset. Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź Panie Jezu. Tak odpowiada oblubienica, czyli Kościół. Więc czekamy na Pana Jezusa, nie czekamy na żadne inne zdarzenia. Nie czekamy na nic innego, jak tylko na osobę Pana Jezusa Chrystusa, który nas weźmie do siebie. Wszystkich wierzących, niezależnie od tego, czy oni są dobrze czy źle oceniani przez innych współwierzących. Tylko liczy się ocena Pana Jezusa. Czy Pan Jezus zna ich jako swoich, czy Pan Jezus się do nich przyznaje. Jeśli Pan Jezus się do ciebie przyznaje, będziesz wzięty razem z Nim do nieba. Jeśli Pan Jezus ciebie nie zna, bo nie uwierzyłeś w Niego, jeśli ty jesteś niepojednany z Bogiem, to zostaniesz tu na czas sądów i lepiej by ci było, gdybyś się nigdy nie urodził, jeśli miałbyś tu zostać. Dlatego błogosławiona nadzieja jest dla tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Jeśli Pan Jezus przyjdzie dzisiaj, to weźmie cię do siebie, jeśli przyjdziesz do Niego po zbawienie przed tym faktem. A jeśli ten fakt cię zaskoczy, to też wołaj do Boga, tyle że wtedy już będziesz musiał złożyć swoje życie w ofierze, tutaj ziemskie, zetnie cię antychryst lub jego siepacze i nie będzie żadnej innej drogi do nieba, jak tylko przez cierpienia i próby, przez przejście przez te wszystkie straszliwe sądy. O ile po prostu wytrwasz w tym, nie zaprzesz się, bo to jest straszliwy czas, który nastąpi po pochwyceniu. Zatem przyjdź do Pana Jezusa jeszcze dzisiaj. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli już jesteś zbawiony, jeśli już uwierzyłeś Pana Jezusa, to Pan Jezus Chrystus na pewno weźmie cię do siebie, abyś był tam, gdzie On jest. Razem z Nim, w domu Ojca, wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, Pan Jezus by nam powiedział, a On powiedział, że wiele jest mieszkań. Wiele jest mieszkań w domu Ojca i te mieszkania czekają na każdego, kto przyszedł do Jezusa. Nikogo, kto przychodzi do Pana Jezusa, On nie odrzuci precz. To jest oczywista oczywistość. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Bo ofiara krzyża, ofiara Golgoty, Pan Jezus Chrystus zmarł za ciebie, za wszystkie twoje grzechy. Ta ofiara jest doskonała i wystarczająca.
do zbawienia wszystkich wierzących w Jezusa ludzi. Niech Ci Bóg błogosławi. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Telefon 791 214 963. E-mail czytaj.biblie@onet.pl. Zapraszamy do kontaktu. Z Bogiem.